Szanowni Państwo, przechodzimy do druku 1222. Patrzą. Proszę Państwa, projekt uchwały 1222, Państwo dostaliście materiały. Projekt uchwały w trybie jednego czytania, zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa, do projektu uchwały według druku 1210 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji. Szanowni Państwo, zmiana uchwały Rady Miasta Krakowa z 13 marca w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez właścicieli nieruchomości. Referuje pan Grzegorz Stawowy, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak już wspominałem, jest to uchwała, która przesuwa z części obowiązkowej do fakultatywnej taki kalkulator, który wylicza wedle parametrów MPO śmieci. Dzisiaj sytuacja jest taka, że przedsiębiorca, który wprowadza informacje dotyczące wskaźników ilości wytworzonych śmieci, na końcu wyskakuje mu, ile powinien zamówić pojemników, jaką liczbę śmieci wytworzy. Niezależnie od tego, że czasami te liczby mają się nijak do tego, co było dotychczas. Przesunięcie tego do części fakultatywnej tak naprawdę doprowadzi do sytuacji, że on będzie realnie deklarował liczbę śmieci. Jeżeli się okaże, że te śmieci zostały błędnie obliczone i będzie potrzebne więcej koszy lub mniej, to wtedy będzie robił korektę deklaracji. Dzisiaj jest tak de facto, że to system wypełnienia deklaracji wylicza mu ilość odpadów. No i na tym polega po prostu ta zmiana. Wydaje się, że to jest sygnał zgłoszony przez place targowe, którym pomimo osobnej tabeli opłat, pomimo osobnych stawek, i tak się okazało, że mają zdecydowanie większe opłaty właśnie wynikające z tego kalkulatora. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są opinie komisji, opinie prezydenta, klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Proszę Państwa, procedujemy druk 1222. Bardzo proszę, zostały zgłoszone dwie poprawki pani radnej Basary. Szanowni Państwo, koledzy radni. 1222, mam dwie poprawki. Obydwie dotyczą wzorów deklaracji, jakie zostały nam przedstawione. I obydwie dotyczą części F deklaracji DB i deklaracji DM. Otóż pierwsza poprawka jest dość prosta. Jeżeli Państwo popatrzycie na tę deklarację i część właśnie E, w ostatnim wierszu, gdzie napisany jest pojemnik na szkło za 1 metr sześcienny, poprawka jest bardziej skomplikowana i trochę oczekuję, że Państwo z MPO się na ten temat wypowiedzą, jak tę deklarację, te dwie deklaracje poprawią. Otóż jest tego rodzaju sytuacja, że w zasadzie nie można zadeklarować czegoś takiego, że odbieram, powiedzmy sobie, śmieci z pojemnika niebieskiego dla jednej nieruchomości. Pojemnika niebieskiego dwa razy w tygodniu, a dla pojemnika żółtego raz w tygodniu. Czyli dla tej samej pojemności nie mogę zadeklarować dla tego samego rodzaju pojemnika dwóch częstotliwości. A to jest typowe dla odbioru selektywnego śmieci. To tyle. A jeszcze druga poprawka. Obie omówię. Okej, dziękuję bardzo. A to bardzo proszę. Panie Przewodniczący, jeszcze w imieniu wnioskodawców, bo tutaj jest oczywista omyłka pisarska w numeracji. No nie może być numerów paragrafów 1, 4, 5, tylko 1, 2, 3, także ja to zgłaszam jako omyłkę pisarską. W wyniku jakby obróbki komputerowej nastąpił taki mały błąd. Proszę Państwa, ponieważ nie możemy procedować tego, ponieważ Państwo nie dostaliście poprawek pani Marty Basary, to przechodzimy do dalszego procedowania i za chwilę do tego powrócimy.